Dzień dobry, dzisiaj Wam pokażę w cyklu Kuchnia Lightrooma to, jak skopiować obróbkę jednego zdjęcia na kilka innych. Można to zrobić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest po prostu jakby obrobienie tego danego zdjęcia, na przykład w ten sposób. I tak, żeby Wam jakby pokazać, to możemy tu zmienić po prostu na czarno-białe. I w tym samym łatwiej nam będzie na miniaturkach od razu zobaczyć zmianę, która nadejdzie. Zaznaczamy wszystkie zdjęcia. Zwróćcie uwagę, że te wszystkie zdjęcia są jakby lekko szare, natomiast to jest bardziej poświetlone. To jest zdjęcie główne. Możemy je sobie wybrać, to zdjęcie, które będzie główne. Natomiast mi chodzi o to, żeby jakby źródłowym plikiem, źródłowym zdjęciem było właśnie to zdjęcie i właśnie ono jest wybrane. I żeby skopiować te same ustawienia na pozostałe zdjęcia, klikamy tutaj Sync. Tutaj tak na dobrą sprawę możemy wybrać to, co nas interesuje, co chcemy skopiować. W tym wypadku będzie to Treatment and Profile, czyli to, co zmieniałem, czyli na czarno-białe. Teoretycznie możemy jeszcze zrobić tutaj, nie wiem, Basic Tony i zsynchronizujemy. I w zależności od tego, jak szybko Wasz komputer zadziała, tak szybko te wszystkie zdjęcia się zmienią. Drugi motyw opiera się także na tym przycisku Sync. Tym razem jednak klikamy tutaj i włączymy Auto Sync. Jeżeli to tutaj się nam pojawia w tym przycisku, to każda zmiana na zdjęciu głównym, tym poświetlonym, powoduje to, że się zmieniają także pozostałe zdjęcia. Sprawdźmy, czy to tak na dobrą sprawę działa. Podnieśmy sobie ekspozycję. Tak nienaturalnie totalnie zmieniły się zdjęcia, wróćmy do koloru i poprawmy znowu ekspozycję. Jak widzicie, oczywiście jakby kopiowanie tych ustawień nie zawsze jest dobre i na to musicie zwracać uwagę, ale jest to na przykład przydatne w przypadkach tego, żeby jakoś to zdjęcie skadrować na przykład 1:1. No i tym samym wszystkie zdjęcia nam się od razu kadrują 1:1. Ostatnim sposobem jest po prostu jakby obrobienie tego zdjęcia według naszych potrzeb, czyli tutaj możemy wrócić do opcji As Shot, jeżeli chodzi o kadrowanie. Zróbmy znowu powrót do Black and White, tak żeby to było widoczne. I teraz robimy z prawym przyciskiem myszy Settings, Copy Settings. Tu znów wybieramy to, na czym nam zależy. Możemy oczywiście wybrać wszystko. Albo wybrać nic i indywidualnie podchodzić do tego, na czym nam zależy. Jeżeli chodzi o to, tak na dobrą sprawę, przy kopiowaniu ustawień na wiele zdjęcia polecam Wam odklikiwanie na przykład kropu, czy też transformu i lens correction, spot removal, bo to bardzo często powoduje, że kopiujecie jakby elementy, które nie są dostosowane do zdjęcia. Jeżeli chcecie na przykład globalnie poprawić na podobnej scenie balans bieli lub ekspozycję, bo na przykład robiliście te zdjęcia za ciemno lub za jasno, delikatnie, no to wtedy takie kopiowanie ustawień bardzo Wam pomaga. I w tym razem, gdy wybierzemy na przykład crop, akurat w tym wypadku, bo chcemy wrócić do tej wersji boków 3:2 oraz treatment and profile, robimy copy i na pozostałe zdjęcia wklejamy przyciskiem prawym. Tutaj szukamy develop settings i wciskamy paste. I to wszystko w tym poradniku. Ja się nazywam Łukasz Piecyk, to był kanał Piec od Kuchni. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. Kolejne filmy pojawiają się w każdy poniedziałek, właśnie co tydzień, bo każdy poniedziałek to będzie w sumie co tydzień, więc nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i śledzić to, co tutaj się pojawia.